Cześć. Dzisiejszy odcinek można nazwać Dostałem przestrojony zestaw. Jak mam go u siebie zainstalować? Oczywiście, mowa tutaj o klientach. Nie ma znaczenia, czy to będą moi klienci, czy to będą klienci kogoś innego. Jak prawidłowo zamontować, przygotować i wstępnie zestroić wskaźniki, żeby. Cieszyć się z dobrego odbioru audycji stereofonicznych w naszych egzemplarzach Radmora 5102. Śmieję się z siebie, bo zabrzmiało to dosyć górnolotnie, e, natomiast e, tak mniej więcej można to określić. Tutaj przykład e, Radmora, tak zwanego z, po trzech serwisach. Radmore jest już w większości ukończony, zostały jeszcze ostatnie poprawki. Wymiana żarówek, jeszcze dokładne przetestowanie programatora, bo mimo że ja już do niego zaglądałem, to jeszcze kilka strojków nie działa tak jak trzeba, więc będę się musiał tym zająć. Zakładamy sytuację, że dostaliście przestrojoną wersję głowicy i płytki pośredniej częstotliwości. Dostajecie ją, chcecie ją zainstalować u siebie w odbiorniku. Jak macie to zrobić, żeby to działało? Więc pierwsza rzecz, niestety, trzeba mieć woltomierz jakikolwiek. To może być miernik za 10 zł, za 15. Tu, tak jak mówiłem, zawsze i wszędzie nie trzeba mieć, akurat w tym wypadku, super przyrządów. Wystarczy podstawowy miernik. Miernik ustawiamy na pomiar napięcia stałego. Załączamy radmora na jakieś 15 minut przynajmniej. Oczywiście wcześniej montujemy głowicę i płytkę pośredniej częstotliwości. Czekamy aż radmor się nagrzeje. Wówczas przystępujemy do regulacji zasilacza. Ustawiamy potencjometry 40 V i 18 40 V możemy zmierzyć tu, to jest drugi od skrajnej, yy, skrajnego wyprowadzenia i plus, plus 18 V jest też drugi od yy, z kolei drugiego skrajnego wy wyprowadzenia. Łatwo to zapamiętać i na tym złączu najlepiej mierzyć to napięcie. Oczywiście to napięcie pojawia się plus 18 V tutaj. Natomiast bardzo wygodnie jest tu mierzyć. Ustawiamy napięcia jednym potencjometrem, drugim potencjometrem i to jest pierwsza obowiązkowa czynność, którą musimy wykonać w każdym rad Tylko tak jak powiedziałem, urządzenie musi się nagrzać. Oczywiście masę możemy sobie podłączyć do obudowy, ale tak jak wam w jednym z odcinków pokazywałem, tak naprawdę ta masa jest, no nie pokażę wam teraz. Ona jest tutaj przykręcona z tyłu na śrubce. I również łączy się oczywiście tu z masą, no niby z masą obudowy, ale tak jak Wam kiedyś pokazywałem, ta masa obudowy może być złudna, więc dobrze by było się łączyć z masą w punkcie, w którym na pewno ona występuje. Oczywiście jest wiele jeszcze innych punktów, gdzie tą masę można sobie podpiąć, ale mówimy o takich najprostszych przypadkach, gdzie można się po prostu w jakiś tam stały sposób z nią podłączyć. Czyli pierwsza rzecz, nagrzewamy. Druga rzecz, ustawiamy napięcia zasilacza. Trzecia rzecz, ustawiamy napięcia preomatu. Tutaj ja akurat, ponieważ mi jest tu wygodniej, podłączam się woltomierzem napięcia stałego tu do tego pinu na płytce yy, ze strojkami, płytce programatora. Masa jest wzięta z punktu chociażby akurat w tym wypadku ja się tu podłączyłem regulujemy preomat według dokumentacji technicznej kiedyś w jednym z odcinków pokazywałem jak, wam jak to zrobić więc już nie będę tutaj się zagłębiał w to po raz kolejny no niestety żeby to wyregulować trzeba dolną płytkę zdjąć z radmora postawić go na boku no i uważać żeby gdzieś tam podczas regulacji nie doszło do zwarcia. Ważne jest, żebyście uważali tutaj na wszystkie przewody, które nie zawsze są izolowane. Mamy wysokie napięcie, trzeba uważać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Jeśli ktoś się nie czuje na siłach, to oczywiście nie proponuję tego robić samemu. Po kolejnym kroku, czyli ustawieniu napięć programatora, przypomnę, że ja mam zwyczaju ustawić trochę szerzej te napięcia. Serwisówka mówi 3V. Eee, dół 25V, góra natomiast, tak jak Wam powiedziałem, strojki niestety nie są precyzyjne i gdybyśmy tak ustawili, to przy ustawieniu prawidłowym zakresu odbieranych częstotliwości przez głowicę moglibyśmy mieć problemy z odbieraniem tych najniższych bądź najwyższych częstotliwości. Dlatego ja zawsze mówię: ustawmy napięcia strojków szerzej. Na przykład od 2,7 V, 2,8 V do plus 20, załóżmy 6 czy 7 V. Przy czym mówimy o tak zwanym najgorszym stroiku. Załóżmy, ustawiamy 3 V. E, przy ustawianiu 3 V sprawdzamy każdy stroik, jakie daje rzeczywiste napięcie. Może tak być, że przy ustawieniu najgorszego stroika na przykład na 2,8V, który ze stroików będzie miał tak dużą rozbieżność, że rzeczywistą, rzeczywiste napięcie będzie na przykład 2,5V. Nie stresujcie się tym, tak jak mówię, dobrze jest, żeby ten zapas był, bo wtedy jesteśmy w stanie odebrać cały zakres częstotliwości, jeśli głowica i płytka pośredniej częstotliwości została dobrze zestrojona. Czyli mamy ustawiony zasilacz, mamy ustawiony programator, mamy sprzęt wygrzany, no i teraz przystępujemy do y, strojenia, ewentualnie poprawy wskaźnika, sygnał, y, no i zostaje kwestia tak zwanego zera detektora. W teorii, w teorii, jeśli ktoś poprawnie ustawił wszystkie parametry w płytce pośredniej częstotliwości, wówczas tak naprawdę szansa na konieczność regulacji zera detektora, jeśli chodzi o sam blok pośredniej częstotliwości, jest niewielka. Ale musimy zero detektora, tak zwane, ustawić na płytce automatyki. Więc nawet jeśli Płytka automatyki też komuś została wysłana do przestrojenia, do, no może nie przestrojenia, do w, w regulacji. To może tak być, że w danym egzemplarzu waszym trzeba będzie, trzeba będzie tą regulację wykonać. No i teraz, od czego należy zacząć? Musicie znaleźć sobie stację, która odbiera z najlepszym sygnałem w waszej okolicy. I musimy zrobić rzecz następującą. Obserwując wychylenie wskaźnika sygnał, musimy tak regulować stroikiem, żeby ta wskazówka była maksymalnie daleko. I tutaj tak jak w tym przypadku, może ja wam to pokażę, tak żebyście widzieli Mam nadzieję, że mi się to nie wywróci. W tym wypadku na pewno ja polecam e, trochę cofnąć wskazówkę w jakieś inne położenie, bo wówczas nie będziecie widzieli, jak ona się wychyla. Na razie nie patrzymy na zero detektora. E, staramy się ustawić tą wskazówkę w takim położeniu, żeby osiągnęła swoje maksymalne wychylenie. Oczywiście łatwiej jest, jeśli podłączymy dodatkowy zewnętrzny miernik. Wówczas. Będziemy dokładniej widzieli, gdzie ona rzeczywiście jest. Czyli ustawimy to, ustawiamy to na maksimum sygnału. Jeszcze tym zerem detektora się nie sugerujemy. Zwieramy dwa kołki na płytce automatyki. Jeśli ich nie ma, to tu możemy dwa piny zewrzeć na płytce pośredniej częstotliwości i ustawiamy tak zwane mechaniczne zero detektora. Zobaczcie, tym potencjometrem, tylko widzicie, można, oczywiście. Ja Wam teraz pokazuję wersję taką trochę oszukaną. Można to zrobić, tak jak zazwyczaj to robię, krokodylkami. No ale chciałem Wam pokazać wersję prostszą i zobaczcie, tym potencjometrem możemy sobie wyregulować to nasze zero detektora. Ale, tak jak mówię, ta wskazówka sygnału musi być w położeniu swoim maksymalnym. No i ustawiamy wówczas to 0 detektora, nawet jeszcze troszeczkę, o ułamek milimetra. Rozwieramy styki i w teorii powinna być sytuacja tak jak tutaj, jeśli tu mamy maksymalny sygnał to tu 0 detektora powinno być idealnie w zerze. Oczywiście w momencie kiedy wciśniemy układ ARC wskazówka powinna stać nieruchomo. Yy, oczywiście ona jakieś tam minimalne bujnięcie może, może wykonać, natomiast zasada ogólna jest taka, że wskazówka powinna stać nieruchomo. Gdyby się okazało, że tu mamy sygnał na maksimum, a wskazówka zera detektora tutaj nie jest na środku, to możemy mieć dwie możliwości, przynajmniej. Jedna to jest taka, że coś jest źle zestrojone. Druga jest taka, że jednak czułość tego naszego układu jest trochę inna niż u osoby, która to przestrajała, i trzeba to skorygować delikatnie, kręcąc tym potencjometrem. Już mi się nie chce teraz tutaj rozkręcać, yy, albo możemy delikatnie pokręcić. Widzicie. Wróćmy na pozycję znowu środkową. Yy, czyli pierwszy parametr mamy ustawione 0 detektora. Wskaźnik sygnału. Tak naprawdę wskaźnik sygnału, oczywiście, powinien być ustawiony w ten sposób, że podajemy odpowiednie parametry z generatora sygnałowego i ustawiamy wskaźnik sygnałowy w odpowiedniej pozycji. Tak jak pokazywałem Wam w jednym z ostatnich odcinków, pojawiła się interpretacja taka, że wskaźnik sygnału do tej pory, według dokumentacji, którą ja miałem, ustawiałem na grubą kreskę. Natomiast e, ostatnie. Znalezione dokumenty mówią, że ustawia się wskaźnik sygnału na pozycję maksymalną. To już musicie sobie wybrać, którą wersję chcecie, no i w tym momencie potencjometrem, tym R414, ustawiamy sobie dla najsilniejszej stacji, jaką macie, wskaźnik albo w tym położeniu, albo w tym położeniu. Oczywiście, cały czas mówię o. Regulacjach, w momencie kiedy no nie mamy przyrządów pomiarowych, które umożliwią nam to zrobić zgodnie ze sztuką, oczywiście, jeśli ustawimy tą wskazówkę tak jak tu na pozycji maksymalnej i RadMOR trafi do innego klienta i się okaże, że u niego są silniejsze stacje, wówczas niestety może być taka sytuacja, że ta wskazówka będzie dużo dalej, bądź też nawet może dojść do jej uszkodzenia. Tutaj niestety musicie się zastanowić, czy. Podejmujecie takie ryzyko i co wolicie. Eee, Stereodekoder, jeśli przetrwał podróż w całości, jemu nie powinno się nic stać i w tym momencie nie trzeba z tym nic robić. Także tak wygląda taka prosta, skrócona procedura e, regulacji toru FM. Oczywiście jeszcze został jeden parametr, który też możecie spróbować poprawić, aczkolwiek jeśli tak zwane wyciszenie między stacjami zostało ustawione na przyrządach, to raczej nie trzeba tego będzie ruszać, ale może być taka sytuacja, że na przykład jeśli używacie anteny aktywnej, to może być taka sytuacja, że wyciszenie nie będzie działać prawidłowo. Ja może podłączę przynajmniej jeden głośnik, żebyście cokolwiek słyszeli, może będzie łatwiej Wam wytłumaczyć. Bo w sumie zapomniałem jeszcze właśnie o tym parametrze. Posłuchajmy. W tej chwili w głośnikach słyszycie częstotliwość 1 kHz, która jest podawana z mojego generatora sygnałowego. I. Teraz spróbujemy zobaczyć czy podczas przestrajania będzie działała No widzicie jeszcze muszę jakąś antenę podpiąć. Myślałem, że zadziała to na w tej chwili sygnale, który idzie na kawałku drutu, który jest anteną moją. To jest moja najmocniejsza stacja, widzicie? Jest prawie tak mocna jak o zero detektora. O widzicie, przy okazji wskaźnik się albo trzeszczy ten stroik, będę musiał coś z nim zrobić, albo to był przypadek. Nie, trzeszczy stroik, widzicie? To jest właśnie nieprawidłowe zachowanie stroika. No to weźmy sobie ten stroik. Wyciszanie działa, jak widać. Ale jak to zrobić? Zobaczcie i słuchajcie. Jeśli przekręcę potencjometr w tą stronę, zaczyna być słychać stację radiową. I w ten sposób możemy sobie regulując, ustawić nazwijmy to próg zadziałania układu wyciszenia. Na przykład teraz przekręcę go w tą stronę i cały czas słychać szum w głośnikach. Przekręcę go w tamtą stronę. tylko musimy być między stacjami. No niestety mam włączone lampy oświetleniowe, te, które generują duży poziom szumów, o których Wam poprzednio opowiadałem. W jednym z odcinków, oczywiście, też się pojawiło dużo łapek w dół, nie rozumiem zupełnie dlaczego, ale w każdym razie, regulując tym potencjometrem, jesteśmy w stanie ustawić sobie próg zadziałania układu wyciszania. I można sobie poradzić w ten sposób, nie używając jakichś przyrządów pomiarowych, których. Czasami oczywiście, czasami, często oczywiście ludzie nie posiadają. Więc tak to mniej więcej wygląda, i tak zestrojony TOR FM powinien działać u Was prawidłowo. Oczywiście pozostaje kwestia dokładności osoby, która to przestrajała, jakie miała przyrządy, jaką miała wiedzę, na ile solidnie to zrobiła. Jeszcze jedna uwaga, to co zawsze mówię o tak zwanym wygrzewaniu. Może, no, no niestety aż w głośnikach słychać to buczenie z tych, z tych lamp, po prostu dramat. Hmm, czyli jak osoba się y, przygotowała do przestrojenia, jak to zrobiła, jak dużo cierpliwości miała, bo bardzo często przy y, strojeniu, to nie jest tylko przestrojenie, bardzo często są usterki typu niemożliwość ustawienia zniekształceń nieliniowych, typu bardzo duże płynięcie częstotliwości w głowicy, czyli mówiąc krótko, samoczynne odstrajanie się częstotliwości pod wpływem czasu. Może być problem z ustawieniem zera detektora. Tych usterek może być naprawdę, naprawdę dużo, łącznie oczywiście z niemożliwością ustawienia. Wskazówki sygnału, no powiem Wam szczerze, tego jest bardzo, bardzo dużo. I yy, często ludziom się wydaje, że yy, wysyłając do kogoś yy, tylko do przestrojenia, ktoś kasuje X pieniędzy. Natomiast ja nigdy nie skupiam się tylko na samym przestrojeniu. U mnie zestaw yy, czasami jest bardzo długo, bo taka głowica z płytką pośredniej częstotliwości potrafi nawet i miesiąc u mnie leżeć. I ja sobie myję, suszę, wymieniam elektrolity, sprawdzam kondensatory stałe, wymieniam niektóre kondensatory, które tak jak widzicie w standardzie wymieniam, pozostałych nie ruszam, chyba że nie, nie trzymają parametrów. Potem następuje zestrojenie, potem testy, potem jeszcze raz sprawdzenie, potem znowu testy i dopiero jak jestem pewien, że głowica nie odpływa, zresztą tak jak widzicie tutaj no, trochę pogmerałem przy... Przy, przy tym wskaźniku zestrojenia, ale film trwa już prawie 20 minut, a wskazówka zero detektora stoi praktycznie po środku, oznacza to, że głowica nie ma tendencji do płynięcia i nie zmienia swojej częstotliwości za mocno w czasie, więc akurat ten zestaw myślę, że będzie działał bardzo dobrze u właściciela. Natomiast czasami jest tak, że rzeczywiście to się odstraja w jedną albo w drugą stronę, i teraz, o ile to odstrajanie w jakimś tam procencie jest akceptowalne, no to w momencie, kiedy wskazówka stoi tu, a nagle potem jest tu albo tu, no to wiadomo, że jest to nie do zaakceptowania. Została tak naprawdę jeszcze jedna rzecz do omówienia, o której przyznaję szczerze, zapomniałem. To jest regulacja wskaźnika częstotliwości. Zastanawiam się, czy nie mówiłem Wam już o tym w którymś z odcinków, ale zasada jest też dosyć prosta. Jeśli głowica była ustawiona i przestrojona zgodnie ze sztuką, czyli za, dla 3V ma mieć częstotliwość odbierana przez torefem 87,5 MHz, a dla 25V ma być 108 MHz, to wówczas. Znowu podłączając się tutaj na ten pin, chociażby płytki, automaty, automatyki, płytki programatora i masą w, w tym z punktów, o których Wam już mówiłem wcześniej, regulujemy wskaźnik sygnału potencjometrami. Jeden jest tutaj potencjometr, a drugi jest tutaj. Tym potencjometrem regulujemy górną część. Dolnym potencjometrem, dolną część. Zobaczcie, tu mam w tej chwili włożę dolny potencjometr. Oczywiście, gdybyście chcieli tu regulować, no to trzeba uważać, żeby was prąd nie kopnął. Spadła mi moja podstawka pod Radmora. Muszę ją odnaleźć. O! Teraz będziecie widzieli, czyli dolnym potencjometrem, ja go muszę niestety namierzyć. Regulujemy i ustawiamy. Tylko jeszcze trzeba, niestety, trafić w potencjometr, co się okazuje nie takie łatwe. Wskazówkę na dole, żeby tutaj się oparła. I górnym. Górnym potencjometrem regulujemy ją na górze. O, no i teraz wracamy. Oczywiście ustawiamy, żeby na strojku było dokładnie 3V. Na tym na przykład, na tym 25V. Nie wiem, czy wspomniałem. Więc zobaczcie, jak ten górny rozjedziemy, to dolny się minimalnie rozjeżdża, a górny jest całkowicie rozjechany. Ok. Oczywiście, jest jeszcze jedna sytuacja. Jeśli będziecie mieli nową skalę, to może tak być, że jeśli tak ustawicie dla 25V, tak dla 3V, to ta skala częstotliwości nie będzie Wam się pokrywać. E, przy okazji Radmora, tak zwanego serwisu jakiegoś w Gdyni, pokażę Wam, e, jak nowa skala, czy tak naprawdę sprawdzimy sobie, jak tą skalę rzeczywiście ustawić, żeby to w miarę działało i w miarę się skala pokrywała z rzeczywistością, i być może wtedy nie będziemy się wcale sugerować 3,25V, tylko tu ustawimy jakąś częstotliwość blisko górnej granicy. Ustawimy tu na wskaźniku jakąś częstotliwość, która będzie napisana na skali dla dolnej granicy. No i niestety, jak to się mówi, co będzie po środku to będzie. Wynikiem tego, jak ktoś dokładnie zrobił nową skalę częstotliwości. Ale tak czy siak, mniej więcej tak jak wam pokazałem, tak powinno się tą skalę częstotliwości regulować. Natomiast, oczywiście, w tym momencie tutaj mamy starą skalę, i ona no wiadomo, że nie będzie się pokrywała z niczym, bo. Bo troszeczkę inny mamy teraz zakres odbieranych częstotliwości, oczywiście sprawa jest też w tym wypadku dyskusyjna, bo można by troszeczkę inaczej to ustawiać. Ale jeśli wiemy, że, że tak jak powiedziałem, jeden kraniec pasma to jest 87,5 MHz, drugi to jest 108, to jeśli między tym zakresem ustawień. 3,25 V, no to będziemy odbierać nasze stacje, i jeśli dojedziemy wskaźnikiem tu do końca, będziemy mieli 25 V, to wiemy, że dalej już raczej nie powinniśmy się spodziewać żadnych stacji, chyba że jakichś pirackich, no bo nikt nie nadaje powyżej 108 MHz i poniżej 87,5 MHz również. Czyli to będzie taka dla nas informacja, że jak przejechaliśmy kreską za ostatnią, ostatnią, znaczy wskazówką za ostatnią kreskę, to już dalej nie mamy się co spodziewać żadnych stacji. Także mam nadzieję, że to będzie dla Was jasne i w tym momencie może komuś to pomoże, a przy okazji nie ukrywam też, że zamiast pisać moim klientom, jak ja to robię, czy jak, jak to powinno się zrobić, bo tak jak mówię, minimalny zestaw do przestrojenia to jest te dwie płytki, optymalny to jest cały tor, ale tak najczęściej klienci przysyłają głowica pośrednia, stereodekoder, więc to jest taka, taki, chciałoby się powiedzieć, wideo-book dla tych, którzy e, mogą mieć ewentualnie jakieś wątpliwości, jak to zrobić, e, także pozdrawiam wszystkich, oglądających i moich klientów i ogólnie widzów i tych którzy są klientami innych serwisantów ja zawsze mówię pracy starczy dla wszystkich dobra praca się obroni eee, i jak to się mówi życzę żeby wszystkie wasze radmory unitry diory cieszyły wasze oczy i uszy Niezależnie od tego, do kogo do naprawy je oddacie, e, oczywiście dobrze by było, żeby te sprzęty były rzeczywiście zrobione w sposób maksymalnie dobry, jak jest to możliwe. No dobra, także takim górno, górnolotnym stwierdzeniem kończymy ten odcinek. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, cześć, trzymajcie się. Do usłyszenia.